Witam moi drodzy, ja jestem Cichy, a to jest przegląd dogry.pl. W tej serii będziemy przeglądać gry, z których można pozyskać satysfakcjonujące ilości punktów, jak i expa. Wybieramy grę, która nas interesuje, następnie wybieramy zadania, z których możemy pozyskać trochę wcześniej wspomnianych punktów. Te z kolei możemy wymienić na ciekawe nagrody, takie jak gry, czy doładowania PaySafe Card, czy inne PayPale. To tyle słowem omówienia. Przejdźmy teraz do samej gry. Dziś na celownik bierzemy Conqueror's Blade. To jest taktyczne MMO osadzone w średniowieczu. Tak właśnie, w średniowieczu. Specjalnie dla Was miałem przyjemność ten tytuł ograć. Gra niemal od początku prowadzi nas za rączkę, pozwalając zrozumieć nam mechanikę oraz taktyczne aspiracje sączące się z tego tytułu. Możemy od początku budować swoje jednostki, rozwijać je oraz zdobywać czasem lepsze. Na każdą potyczkę wybieramy sobie, jakie wojska zabieramy ze sobą. Nikt nie zabroni nam wziąć tarczowników z włóczniami, gdy my sami zechcemy być łucznikiem, bądź na odwrót. Przy tym możemy zmienić swoją klasę za odpowiednią opłatą oraz rozwijać swoją postać w danym kierunku. Na przykład, jeżeli znudzi nam się ten łucznik, możemy wziąć sobie wojownika bądź innego asasyna. Jest też oczywiście crafting oraz rynek, co wywołało u mnie nad moją rudą bródką uśmiech, dość duży uśmiech. Może w przyszłości można by skosić na tej gierce jakiś grosik. Wracając do świata gry. Ten zdaje się być podzielony na lokacje, a raczej miasta i zamki. Przemieszczać się między miastami możemy, przechodząc w tryb widoku z góry. Taki rzut izometryczny. Zabierając ze sobą wybraną armię, dla której musimy zabrać ze sobą jedzenie, by ci nie padli nam z głodu po drodze. Nie powiem, zabrakło jednak pełnej mapy w 3D i poczucia zagrożenia. W każdej sytuacji, w niemal każdym miejscu oraz możliwości spekowania innych graczy. Ale może to dlatego, bo jestem TB-czykiem. Akurat w TB to akurat kochałem. W mojej ocenie sam tytuł jest naprawdę dobry. Choć mi po czasie się znudził, przeszedłem na Glorie Victis. To jest takie polskie MMO. Ale może o tej gierce kiedy indziej. Na Conqueror's Blade zrobiłem już 3 zadania z 5 i zarobiłem dotychczas 195 expa oraz 500 punktów na 625 expa oraz aż 1350 punktów przy zrobieniu 5 zadań. Niestety, by zrobić 4 zadanie, trzeba wydać 2 dolary. Jeżeli macie nieużytego PaySafe Carda walającego się pod biurkiem, zawsze warto skorzystać. Będziecie mieli bliżej następnego z dogry.pl. Słowem zakończenia przypomnę tylko dla nowych o subskrypcji, łapeczkach oraz reflinku na dogry.pl, który znajdziecie w opisie pod filmem. Was to nic nie kosztuje, a ja wiem, żeby robić dalej to, co robię i rozwijać ten kanał. Także do zobaczenia na streamach i w następnych filmikach. Trzymajcie się. See ya.